Witam was, kochani bracia i siostry. Chwała Najwyższemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest bardzo dobrym Bogiem. I tak było tu powiedziane. On ma swoje rozwiązanie w swoim czasie dla naszych problemów. A Jego rozwiązania są różne. Powiem coś więcej. Bóg dla każdego z nas ma osobną, indywidualną drogę życia na co dzień. Jako zbawiony Chrystusie ludzi. Bóg inaczej prowadzi ciebie, inaczej mnie w życiu. Mówię o zbawionych, do nas zbawionych, kochani. Apostoł Jakub napisał, porównując Boże Słowo do lustra, do zwierciadła. Kochani, kiedy mamy lustro w naszych domach, to po to, byśmy się w nim sami przejrzeli, a nie patrzyli, czy tam nie uwidzimy sąsiada. Boże Słowo jest dla nas, dla mnie osobiście i dla ciebie, żebyś ty i ja mógł się przejrzeć. Ja, własne serce, aby to Słowo mogło mnie osądzić, przekonać. Kochani, tak jak już wspomniałem, Bóg ma dla nas osobiście, indywidualnie drogę życia. Jedni mają bardziej krętą, drudzy bardziej prostą, ale dla każdego jest to najlepsza droga, najwłaściwsza w życiu. Bóg do każdego z nas chce przesyłać Słowo indywidualnie i osobiście. Kochani, podam wam kilka przykładów ze Słowa Bożego też. Na przykład pierwsze słowo, które chciałbym tutaj przeczytać, jest 2 Mojżeszowej, 20 rozdział. I werset 12, gdzie Bóg mówi: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Tutaj Bóg mówi do osób, które mają jeszcze rodziców, aby okazywali im cześć i szacunek. Apostoł Paweł z kolei, ja tylko podaję przykłady. Wersety listu do Efezjan, 6 rozdział, pierwszych 3 wersety mówi: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu swoim, bo to rzecz słuszna. Ci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie, jest obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Tutaj apostoł Paweł mówi do dzieci, które mają być posłuszne Bogu, posłuszne rodzicom. Czemu to czytam, moi drodzy? I w liście do Kolosan też mamy. Kochani, Bóg kieruje słowo do każdego z nas, dla nas, osobiście. Oto znam historię pewnego syna, człowieka, którym, młodego człowieka, który powiedział swoim rodzicom, domagał się od nich tak zwanych swoich praw, aby mu przepisali mieszkanie. Cytując jeden z wersetów biblijnych, gdzie apostoł Paweł mówi, że nie dzieci mają gromadzić dla rodziców, ale rodzice dla dzieci majątek. To jest z 2 Koryntian, 2 listu 12-14. Kochani, abstrahując od tej sytuacji, bo osobiście ją znam, to moi kochani, to było słowo do rodziców, a do niego jako dziecko było inne słowo. I do nas Bóg kieruje słowo. Do ciebie, drogi przyjacielu, bracie i siostro. Wiecie, kiedy na początku zapisałem się na kurs prawa jazdy i zobaczyłem na ścianie, czy taki obraz dużego skrzyżowania w Bielsku, gdzie było dużo świateł i wiele pasów, to na początku się przeraziłem. Mówię: Boże, chyba popełniłem błąd. Ale później zrozumiałem, że moją rolą było trzymać się własnego pasu ruchu i swoich świateł. Oczywiście, może to nie jest przykład doskonały, bo trzeba uważać też na innych użytkowników ruchu dzisiaj. Ale, moi drodzy, chcę pokazać wam, bracia i siostry, że Bóg do nas, do ciebie osobiście, indywidualnie, do jednostki mówi. Abyś my, ja i ty, trzymał się swojej drogi, którą Bóg kieruje. Na przykład, moi drodzy, Bóg też mówi w swoim słowie odnośnie małżeństwa, jaka jest rola męża, że ma traktować jak Chrystus, Kościół, swoją żonę. Czy żona ma być uległa, czy szanować swojego męża. Znamy te teksty, nie będę ich cytował. Ale moi drodzy, jakby żona weszła w rolę męża, a mąż w rolę żony, to już to nie jest Boża droga dla tej osoby. Jest to wbrew Bożej woli.
Bóg mówi także o naszym podejściu do władzy. Mamy, niektórzy z nas mają, którzy pracują, swoich przełożonych. I Bóg mówi w liście do Rzymian 13 rozdziale na przykład. Pierwszych 7 wersetów byśmy przeczytali. Takie słowa. Niedawno pewien człowiek zadał mi pytanie odnośnie tego tekstu. Przeczytajmy może. Każdy człowiek niech się podaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się podawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. A komu cześć, cześć. Moi drodzy, apostoł Paweł, kiedy w tym czasie pisał ten list, on był prześladowany właśnie przez różnych ludzi, różne władze. Ale jak i wcześniejsi apostołowie otrzymali nakaz przez Pana Jezusa, aby głosili Ewangelię, Dzieje Apostolskie. Jednak oni dalej realizowali to, co Pan Jezus im mówi. Więc jak to się ma? Niedawno pewien człowiek zapytał mnie, a jeżeli pracodawca wykorzystuje pracownika, to ma się podawać temuś takiemu? Moi drodzy, Paweł też do Tymoteusza pisze, że mamy się modlić za naszych przełożonych. 1 Tymoteusz, 2 rozdział. Że mamy modlić się o królów i przełożonych i innych ludzi, tam pisze dalej. Moi drodzy, ale to nie koniec. Chcę wam tylko podać przykłady. Przykłady, które mówią nam o właściwym podejściu. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Od 13 do 17 na początek. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi jako przez nim wysyłany dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie. Braci, miłujcie, Boga się bójcie, króla czcicie. Znowu Piotr podobnie przechodził więzienie, prześladowany był od uczonych w piśmie nawet, religijnych przywódców, jak i też świeckich. I on tu pisze do także prześladowanych ludzi o tym, aby mimo wszystko mieli postawę szacunku. Ale moi drodzy, werset 18 mówi, domownicy, bądźcie poddani wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. My dzisiaj nie żyjemy może w takim okresie tego typu niewolnictwa. Ale moi drodzy, tutaj słowo mówi dość ciekawa rzecz. Domownicy, bądźcie poddani wszelką bojaźnią Panom. Też można to przetłumaczyć tym, którzy sprawują jakąś władzę lub mają jakieś pozycje. Wiecie, pewnego razu, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły, miałem takiego nauczyciela, który był bardzo przykry, jak się okazuje, nie tylko do mnie. I był bardzo mocno przykrym człowiekiem. To było czuć, że jakoś tak się uwziął. I pewnego razu mówię to Bogu. I Bóg mocno przypomniał mi ten właśnie werset 18. Domownicy, bądźcie poddani wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, bo tym najlepiej, ale i przykrym. No mówię, Panie Boże, takie dałeś mi słowo. No cóż, chcę je wykonać, dopomóż mi. I z takim podejściem spotykałem się z tym człowiekiem. Po niedługim czasie dowiedziałem się, że się zwolnił, bądź został zwolniony z pracy.
Jedno wiedziałem, że mam wykonać to, co mi Duch Święty powiedział przez swoje słowo. A on się zajął tym, że został usunięty z tego, czy sam się zwolnił z pracy. Nie przeczę, odetchnąłem z ulgą. Ale kiedy Bóg mi to słowo dał wyraźnie, to jednak musiałem to stosować. Oj, ciężka to była droga. Ale Bóg nagradza to, kiedy posłuchamy Jego słowa, kiedy jesteśmy Jemu posłuszni. Wiecie, to jest taka prawda. Czy kto wierzymy, czy nie? Bo i my odpowiemy przed Bogiem za to, jeżeli i temu słowu nie jesteśmy posłuszni. Ale żeby wam powiedzieć, bracia i siostry, i także ci, którzy sprawują taką funkcję, też odpowiedzą przed Bogiem za to, jak ją sprawują. Czy są wierzący, czy w to wierzą, czy nie. Także pracodawcy, także ten, który pełni jakąś funkcję, czy jest nauczycielem, czy ma pod sobą pracę ludzi. List do Kolosan, apostoł Paweł wyraźnie mówi, w 4 rozdziale. Werset 1 mówi, panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i my, wy macie Pana w niebie. Tutaj apostoł Paweł kieruje, już tu wspomniałem, kiedyś było niewolnictwo. Dzisiaj może my tutaj nie mamy tego typu. Jest innego rodzaju zniewolenie dzisiaj dusz ludzkich, które tylko Jezus może uwolnić. Ale tutaj mówi Bóg do tych, którzy coś pełnią przez to słowo apostoła Pawła, żeby byli świadomi odpowiedzialności. Także i ci, którzy mają, czy to w pracy są kierownictwo jakieś, czy w szkole. Ale moi drodzy, ci ludzie odpowiedzą przed Bogiem. Ustawodawcy, którzy również jakieś pewne ustawy ustalają w naszym parlamencie, także odpowiedzą przed Bogiem. Izajasz prorok o tym mówi. W 10 rozdziale. I może przeczytamy 1 werset. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki. Oni odpowiedzą za swoją pracę, nasi zwierzchnicy, ale i my, jeżeli jesteśmy w opozycji, także. Każdy za siebie, w swojej pracy, w swoim miejscu, w swoim życiu będzie odpowiada przed Bogiem. Kochani bracia i siostry, każdy z nas. Ale moi drodzy, Bóg dalej mówi. Ci, którzy są tymi, którzy dają pracę też. Jakub o tym pisze w swoim liście w 5 rozdziale i 4 wierszu, że zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżyli pola wasze, krzyczy, a wołanie żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Tutaj jest mowa o tych, którzy zatrzymywali zasłużoną wypłatę swoim pracownikom. Dzisiaj też się tak dzieje, kochani. Dzisiaj też, ale tu słowo mówi, czytajmy to, nie będę akurat teraz to czytał, od 1 do 6 wersetu, 5 rozdział listu Jakuba, ale tu jest o tym właśnie mowa. Bóg chce, aby wszyscy pełnili tak swoje prace, czy swoje zajęcia, żeby, jak mówi Piotr, we wszystkim, w każdym naszym położeniu postępowali tak, jak Bóg chce. Mówi w pierwszym liście Piotra jest napisane, że mamy być jacy? Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami te bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Jak postępujemy z drugim człowiekiem? Jak postępujemy w naszej pracy? Czy ci, którzy się uczą w szkole, czy w innym miejscu? Czy postępujemy w taki sposób, jak wypada na nas, jak Boże Słowo mówi, uświęconych czy świętych? Kochani, idźmy dalej. Kolejną rzeczą jest także autorytet w Kościele. Autor listu do Hebrajczyków o tym też pisze w 13 rozdziale i 17 wierszu. Bądźcie posłuszni przewodnikiem waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą tego sprawę. Tak. Tutaj mamy dwie rzeczy. I ci,
którzy pełnią służbę w Kościele, czy pastorzy, starsi zboru, także zdadzą sprawę za swoją służbę, ale także i do nas, którzy, czy jesteśmy ciągle w opozycji, czy też słuchamy naszych starszych braci i pastora. Kochani, może być tak, że pastor choćby jak zawsze dobrze czynił, znajdzie się ktoś, kto może ciągle widzieć złe rzeczy, ale to nie jest Boże. To nie jest Boże, moi drodzy. Gdyż tu dalej czytamy, gdyż to wyszłoby nam na szkodę. Kochani, jest dzisiaj taka moda, że nie trzeba pastorów, nie trzeba nic. Taka wolna Amerykanka, nie trzeba nikogo słuchać, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest pełne niebezpieczeństwo. Potem trudno jest tym ludziom się odnaleźć. Ale moi drodzy, są też tacy, którzy lubią biec z wersetem biblijnym, gdzie w innym miejscu Słowo Boże mówi, że pasterze odpowiedzą za swój pasienie zboru. I to prawda, ale to jest słowo do nich. Bóg mówi, ty żyj swoim słowem, które ja ci posyłam. Nie żyj słowem, które ja posyłam do pastora. Nie żyj słowem, które ja posyłam do tego, tylko do ciebie. Do mnie. Myślę, że musimy być tego świadomi. Piotr też mówi, że macie, Słowo Boże mówi, paście trzodę Bożą z oddaniem. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Pierwsze 3 wersety, ale nie będę o tym czytał. Potem Jakub mówi nawet, że niechaj niewielu z was zostanie nauczycielami, gdyż wiecie, że otrzymacie surowszy wyrok. Ale też mówi do tych, którzy nie chcą słuchać Bożego Słowa, którzy nie chcą podporządkować się Bożemu porządkowi w Kościele. Biblia mówi, że On, Jezus, ustanowił najpierw apostołami, ewangelistami. Tam jest o tych 5 służbach. A więc jeżeli ktoś mówi, że to nie jest ważne, ktoś kiedyś powiedział, że dla niego jedynym autorytetem jest Bóg, ale nie uznaje służby, nie uznaje pastora, nie uznaje starszych zboru. Więc jeżeli nie uznaje się tych służb, które są w Biblii, nie są autorytetem dla tej osoby, to i Bóg nie jest autorytetem. Jeżeli dzisiaj jest takie niemodne okazywanie czci i szacunku dla rodziców, to i Boga się wtedy nie szanuje. Jeżeli nie szanuje się Jego słowa, jeżeli to słowo nie jest autorytetywne, to możemy mówić, że jedynym naszym autorytetem jest Bóg. Idźmy dalej. Słowo Boże też mówi inny taki przykład odnośnie tego, że my mamy się trzymać swojej drogi życia i swojego tego przesłania, które daje nam Bóg. Nie wchodzić w drogę innego człowieka. List do Rzymian, 12 rozdział, 20 werset mówi, jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Oj, trudny werset. Ale moi drodzy, tutaj pisze o nieprzyjacielu, o kimś, kto jest nastawiony negatywnie do nas, że my mamy mu czynić dobrze, kiedy znajdzie się w potrzebie. Ale moi drodzy, często jest tak, że czynimy dobrze tym, którzy nam dobrze czynią. Ale tutaj Słowo Boże mówi, jaką my mamy mieć postawę, żeby mieć czyste sumienie przed Bogiem. Może pomagając komuś nie usłyszysz słowa dziękuję, ale może obmowy. Może pomagając komuś ten człowiek wykorzystuje to. Ale czyń to, bracie i siostro. Skoro Bóg mówi, jeżeli On pragnie, to czyń. A pozostaw osąd tego człowieka Bogu. Zresztą tutaj wyżej pisze apostoł Paweł w 19 wierszu. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Werset 21 mówi, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Jest takie przysłowie, kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem. Mamy czynić dobro także czyniącym nam krzywdę.
Pan Jezus o tym mówi. To jest wąska droga, ja wiem. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że mamy być w porządku wobec swojego bliźniego, każdego. Nawet jeśli ta osoba jest dla nas przykra lub jest w jakimś sensie nie w porządku. Bóg chce, abyśmy pełnili te obowiązki, jakie On nam zlecił. Abyśmy kroczyli tą drogą, którą nam wyznaczył. I abyśmy chodzili we własnych butach, że tak powiem. A nie w butach sąsiada. A więc tutaj poruszyłem pewne sfery społecznego życia. Tego, który sprawuje jakąś funkcję. Jest, pracuje i ma pod sobą pracowników. Jako wierzący, kieruję te słowa do wierzących Jezusa. Kiedy czytamy chociażby Nowy Testament, to Bóg tu mówi w swoim słowie, jak ma zarządzać taki człowiek. Ale jesteś, ktoś w nas pracuje i jest komuś podładny, podwładny.